Najpierw były zużyte baterie, później dołączyły zakrętki i w końcu elektrośmieci, a od zeszłego roku także kasztany. Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim organizują zbiórkę wszystkiego, z czego mogą mieć korzyści finansowe. Uczą się tego na lekcjach o przedsiębiorczości w ramach innowacyjności pedagogicznej. Oczywiście na początku musieliśmy znaleźć odbiorców, bo żeby coś zbierać, to też musimy w odpowiednie miejsce to oddać. I wiemy, że odbiorcy potem to utylizują, jeśli chodzi o zużyte baterie, zakrętki i elektrośmieci. Natomiast kasztany są przerabiane na kosmetyki i również za to, że zbieramy, no to otrzymujemy pieniążki. Zbiórki organizowane są nie tylko po to, aby pozyskać fundusze. Kolejnym celem akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej u dzieci. Uczniowie i rodzice i w ogóle całe nasze otoczenie uczy się takich właściwych zachowań. No i jak już my to wszystko zbieramy i wynosimy tam kilkaset kilogramów, czyli naprawdę bardzo dużo worków, na przykład zakrętek, to widzą dzieci przede wszystkim, że gdyby to wszystko trafiło na śmieci, no to tak naprawdę ile śmieci by dodatkowo się pojawiło, bo zebraliśmy już około 400 kg na przykład zakrętek, więc patrząc na wagę jednej zakrętki, to naprawdę no, bardzo, bardzo dużo worków. Aby rozpropagować akcję i zadbać o jej powodzenie, uczniowie sami przygotowują plakaty informacyjne, a następnie umieszczają je na terenie miasta. Chce nam się, a poza tym później te pieniążki idą na jakieś różne rzeczy do szkoły. Cieszymy się, że po prostu dużo ludzi jest to zaangażowanych, że po prostu dużo się tym interesuje i przynoszą do naszej szkoły. A czyli oprócz samych uczniów, oprócz was, tutaj jednak dużo osób z zewnątrz też się włącza. Tak. No wy ją jakoś propagujecie na zewnątrz, w sensie informujecie ludzi, zachęcacie? No właśnie takie plakaty różne wywieszamy, robimy i wywieszamy plakaty w jakichś publicznych miejscach, gdzie dużo ludzi jest, no i po prostu ludzie czytają, no i przynoszą różne rzeczy. Wam takie coś się podoba, odpowiadam? No to w sumie to dla nas takie, no w sumie to fajnie takie jest. Jak wtedy mamy pieniądze i wiadomo, możemy coś sobie z tego kupić dla szkoły. Dzieci wiedzą, o co walczą. Środki pozyskane ze zbiórek przeznaczają w dowolnym celu w ramach budżetu uczniowskiego, tworzonego na wzór budżetu obywatelskiego, który w ubiegłym roku zafunkcjonował w naszej gminie. Ponieważ wszystkie dzieci zbierają, no to chcieliśmy, żeby te wszystkie skorzystały. I na przykład w zeszłym roku budżet uczniowski został przeznaczony na to, co dzieci sobie wybrały. Czyli na przykład wybrały w wyniku głosowania i propozycji sprzęt sportowy na naszą salę gimnastyczną oraz stojaki na rowery przed szkołą, które są naprawdę bardzo często użytkowane. W ramach zbiórki uczniowie pozyskali 4 tony kasztanów, za które otrzymali około 2000 zł. Teraz zachęcają wszystkich do przynoszenia zużytego sprzętu elektronicznego, baterii i plastikowych zakrętek.